Alkoholizm to choroba, która dotknąć może każdego, bez względu na wiek, status społeczny i wykształcenie. Często dzieje się tak, że osoba uzależniona nie wie, w jaki sposób może sobie pomóc, więc z dnia na dzień jej stan się pogarsza. Pamiętajmy, że nieleczone uzależnienie może doprowadzić nawet do śmierci. Warto więc wiedzieć, co trzeba zrobić, by pomóc sobie lub komuś, kto wydaje się być lub zdecydowanie jest uzależniony od alkoholu. Tu jest rodzina, ma spore trudności. Od 1982 roku ona się trochę zmieniło wraz z ustawą o wychowaniu w trzeźwości. Ja myślę, że na pewno przed alkoholikiem nie należy ukrywać tego, co się z nim dzieje. To on powinien dostać podane, prawda? Upiłeś się, tak i tak. Decyzje powinny być konsekwentne. Myślę, że model, kiedy jasno określam co, gdzie i co będę tolerował lub nie, może pozwolić rozwinąć się lub często wyhamować nawet pić. Bo alkoholicy są zależnymi ludźmi. Oni też mają jakieś rodziny. I jeśli te rodziny ulegają im wpływom, im manipulacjom, to stoją po tej stronie picia zarazem z alkoholikiem. Ja myślę, że to, czego wymaga od rodziny, to jasnego, konsekwentnego konfrontowania z rzeczywistością. To, że zgadzam się lub nie zgadzam, jeśli jeszcze raz, to ja zrobię to i to. Jeśli następnym razem przyjdziesz w takim stanie, to konsekwencje będą takie. I tu trzeba być konsekwentnym. Ja myślę, że z takich... Na świecie istnieje takich trzy obszary, trzy siły motywujące do przyjścia, prawda? Pracodawca, lekarz i rodzina. U nas w Polsce troszkę to jest inaczej. Rzadko kiedy lekarz to robi, chociaż zdarzają się lekarze, którzy gdzieś badając i pozwalając, no, wystawiając zaświadczenie do pracy, mówi, jak pójdziesz i podejmiesz terapię, to ci dam taką zgodę do pracy. Tylko, że już dalej tego nikt nie jest w stanie kontrolować. On dostaje papier, bo przyniósł zaświadczenie, że się zgłosił do poradni i nic więcej się nie dzieje. Najczęściej więcej nie przychodzi. W Polsce także rodzina ma ogromny wpływ na to, co się dzieje. I to najczęściej żony stawiają mężu w takiej sytuacji, że on musi pójść do poradni i podjąć leczenie. Może nie dlatego, że uważa siebie za alkoholika, tylko dlatego, że boi się, że żona go wyrzuci z domu. Tym razem powiedziała to w taki sposób, że on wiedział, że to nie są przelewki i że go wyrzuci z domu albo rozwiedzie się z nim, jeśli on nie zrobi porządku z własnym piciem. To jest ta motywacja, która pozwala. No, w naszym polskiej rzeczywistości bardzo dużo działają komisje. Bardzo dużo przychodzi pacjentów, którzy mają umowę z komisją. Że zobowiązali się tam, żeby sprawa nie trafiła do sądu, żeby nie włączyć się po sądach, żeby nie trafiło do pracodawcy często, prawda? Alkoholicy się wstydzą tego, że piją. To zobowiązali się, że przyjdą i dobrowolnie podejmą psychoterapię. To jest taka możliwość, prawda? Raz w miesiącu bierze zaświadczenie, zanosi, prawda? Ktoś go kontroluje, ktoś sprawdza to, co on robi. A w tym czasie, kiedy on tu jest, kiedy trafia do poradni, to następuje przemotywowanie. Z tych zewnętrznych powodów, opartych o strach, o to, że żona, że sąd, że pracodawca się dowie, prawda? Zmieniają się motywacje. Zaczyna się dowiadywać o tym, że jest uzależniony, że to, z czym ma takie kłopoty, na co narzeka, to nie świat, a jego choroba. Że ten alkoholizm to nie jest takie widzimisię i zła wola, tylko że jest to poważna choroba, którą leczy się i że bez tego leczenia bardzo trudno jest sobie poradzić.
W kolejnym programie profilaktycznym zrealizowanym na zlecenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białymstoku opowiemy o zawodach szczególnie narażonych na uzależnienie od alkoholu. I'm going to go to the next one.